Witajcie w naszej niezwykłej podróży przez najważniejszą księgę w dziejach ludzkości. Nazywam się ksiądz Przemysław Krakowczyk, a to jest trzydziesty odcinek naszego codziennego podcastu Biblia w rok. Na początku naszego spotkania pomódlmy się słowami psalmu 19. wersety od 2 do 7. Niebiosa głoszą chwałę Boga, dzieło rąk Jego nieboskłon obwieszcza. Dzień dniowi głosi opowieść, a noc nocy przekazuje wiadomość. Nie jest to słowo, nie są to mowy, których by dźwięku nie usłyszano. Ich głos się rozchodzi na całą ziemię i aż po krańce świata ich mowy. Tam słońcu namiot wystawił, i ono wychodzi jak oblubieniec ze swej komnaty. Weseli się jak olbrzym, co drogę przebiega. Ono wschodzi na krańcu nieba, a jego obieg aż po jego kraniec i nic się nie schroni przed jego żarem. Księga Wyjścia w rozdziałach od 28 do 31 podaje przepisy dotyczące kapłańskiej posługi Aarona i jego synów. Dość szczegółowe przepisy dotyczące stroju liturgicznego mogą nam uświadamiać że posługa kapłańska to coś więcej niż tylko wykonywanie pewnych rytuałów. Kapłan Starego Testamentu jest pośrednikiem między Bogiem a jego ludem. Szaty, które zakłada, mają o tym świadczyć. Ty zaś rozkaż bratu twemu Aaronowi i jego synom, wybranym spośród Izraelitów, podejść do ciebie, aby mi służyli jako kapłani. Aaron oraz Nadab, Abichu, Eleazar i Itamar, synowi Aarona. I sprawisz szaty święte Aaronowi, bratu Twemu, ku czci i ku ozdobie. Porozmawiaj ze wszystkimi wybitnymi rękodzielnikami, których wyposażyłem w zmysł piękna, aby sporządzili szaty dla Aarona, by poświęcony służył mi w nich jako kapłan. Oto szaty, jakie winni sporządzić: pektorał, efot, suknia wierzchnia, tunika wyszywana, tiara i pas. Te szaty sporządzisz dla twego brata Aarona i dla jego synów, aby mi służyli jako kapłani. A użyją na to złotych nici, fioletowej i czerwonej purpury i karmazynu oraz skręconego bisioru. Efod wykonają ze złotych nici i z fioletowej oraz czerwonej purpury, z karmazynu oraz ze skręconego bisioru, dzieło biegłego tkacza. Efod będzie miał przypięte dwa naramienniki, a będą przypięte na obu górnych końcach. A przepaska efodu, która się na nim powinna znajdować i stanowić całość, ma być wykonana tak samo ze złotych nici, z fioletowej i czerwonej purpury. Z karmazynu i ze skręconego bisioru. Weźmiesz dwa onyksy i wyryjesz na nich imiona synów Izraela: sześć imion na jednym kamieniu, a sześć pozostałych imion na kamieniu drugim, według porządku ich urodzenia. Jak się wykuwa w kamieniu, i jak rytownik sporządza pieczęcie, tak wyryj i ty na obu kamieniach imiona synów Izraela. I osać je w złotych oprawach. Dwa te kamienie umieścisz na obu na ramiennikach efodu jako kamienie pamięci o synach Izraela. I będzie nosił Aaron ich imiona przed Panem na obu ramionach dla pamięci. Umieścisz je w złotych oprzyciach. I dwa łańcuszki z czystego złota wykonasz, jakby plecionki, i te łańcuszki osadzisz w oprzyciach. Uczynisz też pektorał do radzenia się wyroczni, dzieło biegłego tkacza, w ten sam sposób jak efot ze złota, z fioletowej i czerwonej purpury, z karmazynu i ze skręconego bisioru. Będzie kwadratowy i we dwoje złożony, a długość jego i szerokość będzie wynosiła jedną pięć. Umieścisz na nim cztery rzędy drogich kamieni. W jednym rzędzie rubin, topas i szmaragd, rząd pierwszy. W drugim rzędzie granat, szafir i beryl. W trzecim rzędzie Hiacynt, agat i ametyst. A w czwartym rzędzie złocisty topas, onyks i jaspis. Będą osadzone rzędami w oprawie ze złota. Kamienie te otrzymają imiona synów Izraela. Będzie ich dwanaście według ich imion. Będą ryte na wzór pieczęci, każdy z własnym imieniem, według dwunastu pokoleń. Uczynisz do pektorału łańcuszki jako skręcone sznurki, jak plecionka z czystego złota. Uczynisz też do pektorału dwa złote pierścienie i przymocujesz oba te pierścienie na obu górnych końcach pektorału. Dwie złote plecionki przewleczesz przez oba pierścienie na obu górnych końcach pektorału. Oba zaś pozostałe końce obydwu plecionek przymocujesz do obu opraw i przywiążesz do poprzedniego na ramiennika efodu. Potem wykonasz jeszcze dwa złote pierścienie i umieścisz je na dwóch dolnych końcach pektorału u jego brzegu po stronie wewnętrznej, zwróconej do efodu. I wykonasz jeszcze dwa złote pierścienie i przymocujesz je do obu naramienników efodu po jego zewnętrznej stronie u dołu. W miejscu spięcia Efodu z przepaską. Potem zwiąże się pierścienie pektorału z pierścieniami Efodu sznurem z fioletowej purpury, tak aby pektorał leżał na przepasce Efodu i nie mógł się przesunąć ze swego miejsca na Efodzie. W ten sposób Aaron będzie nosił imiona synów Izraela wypisane na pektorale, doradzenia się wyroczni, na swym sercu, gdy będzie wchodził do Miejsca Świętego. Aby o nich pamiętał przed Panem ustawicznie. Do pektorału doradzenia się wyroczni włożysz urim i tumim, aby były na sercu Aarona, gdy będzie wchodził przed oblicze Pana. I tak będzie nosił aaron zawsze na sercu swoim pektorał doradzenia się wyroczni dla Izraelitów przed obliczem Pana. Pod efot zrobisz suknię całą z fioletowej purpury. I będzie miała w środku otwór na głowę i oprzywkę dokoła otworu wykonaną przez tkacza, jak przy otworze pancerza, aby się nie rozdarła. koła dolnych jej brzegów przyszyjesz jabłka granatu z fioletowej i czerwonej purpury oraz z karmazynu i dzwonki złote pomiędzy nimi dokoła. Dzwonek złoty i jabłko granatu będą następowały na przemian dokoła na dolnych brzegach sukni. I będzie miał ją na sobie Aaron podczas pełnienia służby, aby słyszano dźwięk, gdy będzie wchodził do miejsca świętego przed oblicze Pana i gdy będzie wychodził, a żeby nie umarł. I wykonasz ozdobę w kształcie kwiatu z czystego złota i wyryjesz na niej, jak się ryje na pieczęci, poświęcony Panu. I przywiążesz ją sznurem z fioletowej purpury. Tak, żeby była na tiarze i żeby na przedniej stronie tiary była umieszczona. I będzie ona na czole Aarona, ponieważ Aaron poniesie odpowiedzialność za uchybienia popełnione przy ofiarach, które będą składać Izraelici, i przy wszystkich świętych darach. A będzie ciągle na jego czole, dla zjednania mu łaski w oczach Pana. I utkasz suknię z bisioru. I zrobisz tiarę z bisioru i pas, który będzie tkaniną wielobarwnie wyszywaną. Także dla synów Aarona wykonasz tuniki i wykonasz im pasy oraz mitry ku czci i ku ozdobie. I ubierzesz w nie Twego brata Aarona i synów jego razem z nim. Namaścisz ich, wprowadzisz ich w czynności kapłańskie i poświęcisz ich, aby mi służyli jako kapłani. I uczynisz im spodnie lniane, aby od bioder aż do goleni okryli nimi nagość ciała. I będą je nosić a Aaron i jego synowie, ile razy będą wchodzić do namiotu spotkania, lub będą zbliżać się do ołtarza dla pełnienia służby w miejscu świętym, aby nie ściągnęli na siebie grzechu i nie pomarli. To jest rozporządzenie na wieki dla niego, a po nim dla jego potomstwa. W ten sposób postąpisz, gdy będziesz ich wyświęcał na kapłanów. Weźmiesz młodego cielca i dwa barany bez skazy, i przaśne chleby, i przaśne placki zaprawione oliwą, i przaśne podpłomyki pomazane oliwą. Upieczesz je z najczystszej mąki pszennej, i włożywszy je do tego samego kosza, w koszu złożysz je na ofiary jednocześnie z młodym cielcem i dwoma baranami. Aaronowi zaś i synom jego rozkażesz przybliżyć się do wejścia do namiotu spotkania i obmyjesz ich wodą. Potem weźmiesz szaty i ubierzesz Aarona w tunikę, w suknię, w efot oraz w pektorał, a przymocujesz go przepaską efodu. A włożywszy mu tiarę na głowę, umieścisz święty diadem na tiarze. Następnie weźmiesz olej do namaszczania i wylejesz go na jego głowę i namaścisz go. Także synom jego każesz się przybliżyć i ubierzesz ich w tuniki oraz przepaszesz Aarona i jego synów pasami, i okryjesz głowy ich mitrami, i będzie należało do nich kapłaństwo na mocy nieodwołalnego prawa. I wprowadzisz Aarona i jego synów w czynności kapłańskie. Potem przyprowadzisz młodego cielca przed namiot spotkania i Aaron oraz jego synowie położą ręce na głowie cielca. I zabijesz go wobec pana przy wejściu do namiotu spotkania. Wziąwszy zaś nieco krwi tego cielca, namaścisz wskazującym palcem rogi ołtarza, a resztę krwi wylejesz u podstawy ołtarza. A potem zbierzesz tłuszcz, który pokrywa wnętrzności. I płat tłuszczu, który jest na wątrobie, i obie nerki, i tłuszcz, który jest na nich, i spalisz to na ołtarzu. Lecz mięso cielca i jego skórę i jelita z ich zawartością spalisz w ogniu poza obozem. Jest to ofiara za grzech. Weźmiesz następnie pierwszego barana i Aaron oraz jego synowie położą ręce na głowie barana. I zabijesz potem tego barana, a wziąwszy nieco jego krwi, pokropisz ołtarz dookoła. I podzielisz barana na części, a obmywszy jego wnętrzności i nogi, położysz je na innych jego częściach i na głowie. I spalisz całego tego barana na ołtarzu. Jest to ofiara całopalenia dla pana, miła woń, ofiara spalana dla pana. A potem weźmiesz drugiego barana, a Aaron zaś i jego synowie położą ręce na jego głowie. I zabijesz barana, a wziąwszy nieco jego krwi, namaścisz nią wierzch prawego ucha Aarona i wierzchy prawych uszu jego synów, i kciuki ich prawej ręki, i duże palce nogi, i pokropisz krwią ołtarz dookoła. I weźmiesz nieco krwi, która jest na ołtarzu, i oleju do namaszczania, i pokropisz Aarona i jego szaty, i jego synów oraz ich szaty, aby był poświęcony razem ze swymi szatami, a z nim także jego synowie i szaty jego synów. I weźmiesz z barana tłuszcz i ogon, i tłuszcz pokrywający wnętrzności, i płat tłuszczu, który jest na wątrobie, i obie nerki. I tłuszcz, który jest na nich, i prawe udo, bo to jest baran ofiary wprowadzenia w czynności kapłańskie. Także bochen chleba i placek na oliwie, i podpłomyk z kosza prześników, które są przed Panem. Wszystko to położysz na dłonie Aarona i na dłonie jego synów, i wykonasz gest kołysania przed Panem. Weźmiesz to potem z ich rąk i spalisz na ołtarzu ponad ofiarą całopalenia, jako miłą woń przed Panem. Jest to ofiara spalana dla Pana. I weźmiesz mostek z piersi barana, ofiarowanego na wprowadzenie Aarona w czynności kapłańskie, i wykonasz nim gest kołysania, i przypadnie on Tobie w udziale. A jako rzecz świętą, Oddzielisz mostek kołysania i łopatkę podniesienia, i to, co było kołysane, i co było podnoszone z barana, jako ofiary wprowadzenia w czynności kapłańskie, oraz co się należy Aaronowi, i co się należy jego synom. Ma to przypaść w udziale Aaronowi i jego synom powietrzne czasy, jako należność od Izraelitów. Jest to bowiem ofiara podniesienia. A ofiara podniesienia należy się im od Izraelitów z ich ofiar biesiadnych, podnoszonych z nich dla Pana. A szaty święte Aarona będą oddane po nim jego synom. I zostaną w nie ubrani, gdy będą namaszczani i wprowadzani w czynności kapłańskie. Przez siedem dni będzie je wdziewał ten z jego synów, który zostanie po nim kapłanem. I będzie wchodził do namiotu spotkania, aby pełnić służbę w świętym przybytku. Weźmiesz potem barana ofiary wprowadzenia w czynności kapłańskie i ugotujesz jego mięso w miejscu poświęconym. I będzie spożywał Aaron i jego synowie mięso barana i chleb, który jest w koszu przy wejściu do namiotu spotkania, i będą jeść to, co było przebłaganiem za nich. Aby ich wprowadzić w czynności kapłańskie i oddzielić jako świętych. Nikt zaś z niepowołanych nie będzie tego jadł, gdyż jest to rzecz święta. A jeśli pozostało do rana coś z mięsa ofiary wprowadzenia w czynności kapłańskie lub z chleba, wówczas należy to spalić w ogniu i nie można tego jeść, bo jest to rzecz święta. I postąpisz z Aaronem i z synami Jego we wszystkim tak, jak Ci poleciłem. Przez siedem dni będzie trwało wprowadzanie w czynności kapłańskie. I cielca na ofiarę za grzech złożysz każdego dnia na przebłaganie, i przez tę ofiarę za grzech oczyścisz ołtarz i namaścisz go, aby go uświęcić. Przez siedem dni będziesz dokonywał przebłagania nad ołtarzem i będziesz go poświęcał. A stanie się bardzo święty i cokolwiek dotknie się ołtarza będzie również święte. A oto z czego będziesz składał ofiarę? Dwa roczne baranki codziennie i ustawicznie. Jednego baranka ofiarujesz rano, a drugiego baranka ofiarujesz o zmierzchu. Do pierwszego baranka dodasz dziesiątą część efy najczystszej mąki, zaprawionej ćwiartką chinu wyciśniętej oliwy. A jako ofiarę płynną złożysz wino w ilości ćwiartki chinu. A drugiego baranka ofiarujesz o zmierzchu z taką samą ofiarą pokarmową i taką samą ofiarą płynną jak rano, jako miłą woń na ofiarę spalaną dla pana. To będzie ustawiczna ofiara całopalenia składana z pokolenia w pokolenie u wejścia do namiotu spotkania przed panem, gdzie będę się spotykał z tobą, aby rozmawiać. Tam będę się spotykał z Izraelitami i to miejsce będzie uświęcone przez moją chwałę. I poświęcę namiot spotkania i ołtarz, Aarona i jego synów poświęcę, aby mi służyli jako kapłani. I będę mieszkał pośród Izraelitów, a będę im bogiem. I poznają, że ja, Pan, jestem Bogiem, który wyprowadził Was z ziemi egipskiej i mieszkał pośród Was. Ja, Pan. Wasz Bóg. Potem wystawisz ołtarz z drewna akacjowego do spalania kadzidła. Jego długość będzie wynosiła jeden łokieć i jeden łokieć jego szerokość. Będzie kwadratowy, a wysokości będzie miał dwa łokcie, i będą odchodziły od niego rogi. I pokryjesz go czystym złotem, jego wierzch i jego boki dokoła i jego rogi. Uczynisz na nim złoty wieniec dokoła. Poniżej zasiewieńca na dwóch bokach uczynisz dwa pierścienie na drążki celem przenoszenia ołtarza na nich. A drążki te zrobisz z drewna akacjowego i pokryjesz je złotem. Postawisz go zaś przed zasłoną, która wisi przed arką świadectwa, przed przebłagalnią, która jest nad świadectwem, gdzie będę spotykał się z tobą. Każdego zaś ranka będzie spalał Aaron na nim wodne kadzidło, gdy będzie przysposabiał lampy do świecenia. A gdy Aaron zapali o zmierzchu lampy, zapali również kadzidło, które będzie spalane ustawicznie przed Panem poprzez wszystkie wasze pokolenia. Nie możecie na nim ofiarować kadzidła zwyczajnego, ani też składać całopalenia, ani ofiary pokarmowej. Nie możecie też na niego wylewać żadnej ofiary płynnej. Na jego rogach winien Aaron raz w roku dokonać obrzędu przebłagalnego krwią ofiary, która za grzech będzie złożona. Winien on raz w roku w dniu przebłagania dokonywać na nim obrzędu przebłagalnego z pokolenia w pokolenie. Będzie on bardzo święty dla Pana. I tak powiedział Pan do Mojżesza. Gdy będziesz liczyć Izraelitów, by dokonać spisu, każdy przy spisie złoży za swe życie okup Panu. W ten sposób nie spadnie na nich nieszczęście przy spisie. To zaś winni dać podlegli spisowi. Pół sykla według wagi z przybytku, czyli dwadzieścia ger za jeden sykl. Pół sykla na ofiarę Panu. Każdy podległy spisowi z synów Izraela, mający dwadzieścia i więcej lat, złoży tę ofiarę Panu. Bogaty nie będzie zwiększał, a ubogi nie będzie zmniejszał wagi półsykla, aby złożyć ofiarę Panu na przebłaganie za swe życie. A wziąwszy te pieniądze jako przebłaganie od Izraelitów, obrócisz je na służbę w namiocie spotkania, i będą one na pamiątkę Izraelitom przed Panem, jako ofiara zadośćuczynienia za ich życie. Tak też powiedział Pan do Mojżesza. Uczynisz kać z brązu z podstawą również z brązu do obmyć i umieścisz ją między przybytkiem a ołtarzem i nalejesz do niej wody. A Aaron i jego synowie będą w niej obmywać ręce i nogi. Zanim wejdą do namiotu spotkania, muszą się obmyć w wodzie, aby nie pomarli. Tak samo, gdy się będą zbliżać do ołtarza, aby pełnić służbę i aby składać ofiarę spalaną dla Pana, muszą obmyć ręce i nogi, aby nie pomarli. I będzie to prawo zawsze obowiązywać Aarona i jego potomstwo po wszystkie czasy. I tak powiedział Pan do Mojżesza. Weź sobie najlepsze wonności. 500 syklów obficie płynącej miry. Połowę z tego to jest 250 syklów wonnego cynamonu. I tyleż to jest 250 syklów wonnej trzciny. Wreszcie 500 syklów kasi według wagi z przybytku, oraz jeden chin oliwy z oliwek. I uczynisz z tego święty olej do namaszczania. Będzie to wonna maść, zrobiona tak, jak to robi sporządzający wonności. Będzie to święty olej do namaszczania. I namaścisz nim namiot spotkania i arkę świadectwa, i stół, oraz wszystkie jego naczynia, a także świecznik z wszystkimi należącymi do niego przyborami, ołtarz kadzenia i ołtarz całopalenia z tym wszystkim, co do niego należy, kadź i jej podstawę. Aby się stały bardzo święte, i stanie się święty każdy, ktokolwiek się ich dotknie. Namaścisz też Aarona i jego synów, i poświęcisz ich, aby mi służyli jako kapłani. Do Izraelitów powiesz tak: To jest święty olej namaszczenia dla was i dla waszych pokoleń. Nie wolno go wylewać na ciało żadnego człowieka, i nie wolno sporządzać podobnego w takim zestawieniu, Gdyż jest święty i święty będzie dla was. Ktokolwiek zaś sporządziłby podobny i wylewałby go na niepowołanego, winien być wykluczony ze swego ludu. I znów powiedział Pan do Mojżesza: Weź sobie wonności, Żywice pachnącą, muszelki i galbanum pachnące i czyste kadzidło. Niech będą w równej ilości. Mieszając je, uczynisz z tego kadzidło wonne, zrobione tak, jak się robi wonności, posolone, czyste, święte. Zetrzesz na proszek jego części i położysz przed świadectwem w namiocie spotkania, gdzie ja będę spotykał się z tobą, i będzie to dla was rzecz bardzo święta. Kadzidła w ten sposób przygotowanego nie będziecie robić dla siebie, gdyż poświęcone jest ono dla Pana. Ktokolwiek by zrobił podobne, aby się rozkoszować jego wonią, będzie wykluczony ze swego ludu. I rzekł Pan do Mojżesza: Oto wybrałem Besaleela, syna Uriego, syna Chura z pokolenia Judy, i napełniłem go duchem Bożym, mądrością i rozumem, i umiejętnością wykonywania wszelkiego rodzaju prac, pomysłowością w pracach w złocie, w srebrze, w brązie i wrzeźbieniu kamieni do oprawy, i wrzeźbieniu drewna oraz wykonywaniu różnych dzieł. I dodam mu Oholiaba, syna Achisamaka, z pokolenia Dana. Napełniłem umysły wszystkich rękodzielników mądrością, aby mogli wykonać to, co ci rozkazałem. Namiot spotkania, arkę świadectwa, przebłagalnię, która jest na niej i wszystkie sprzęty przybytku – i stół oraz wszystkie jego naczynia, świecznik z najczystszego złota i wszystkie należące do niego przybory, ołtarz kadzenia, ołtarz całopalenia ze wszystkimi jego przyborami, kadź i jej podstawę, święte szaty z drogocennej tkaniny dla Aarona-kapłana i szaty dla jego synów do sprawowania czynności kapłańskich, i olej do namaszczania, i kadzidło wonne do przybytku. Wszystko to winni uczynić zgodnie z tym, jak ci przykazałem. Potem tak rzekł Pan do Mojżesza: Powiedz Izraelitom, przestrzegajcie pilnie moich szabatów, gdyż to jest znak między mną a Wami dla wszystkich Waszych pokoleń, by po tym można było poznać, że ja jestem Pan, który Was uświęcam. Przeto zachowujcie szabat, który winien być dla Was świętością. I ktokolwiek by go znieważył, będzie ukarany śmiercią. I każdy, kto by wykonywał pracę w tym dniu, będzie wykluczony ze swojego ludu. Przez sześć dni będzie się wykonywać pracę, ale dzień siódmy będzie szabatem odpoczynku poświęconym Panu. Ktokolwiek by wykonywał pracę w dniu szabatu, winien być ukarany śmiercią. Izraelici winni przestrzegać Szabatu jako przymierza wiecznego poprzez pokolenia. To będzie znak wiekuisty między mną a Izraelitami, bo w sześć dni Pan stworzył niebo i ziemię, a w siódmym dniu odpoczął i wytchnął. Gdy skończył rozmawiać z Mojżeszem na górze Synaj, dał mu dwie tablice świadectwa tablice kamienne, napisane palcem Bożym. List do Hebrajczyków, rozdział dwunasty, wersety od pierwszego do siedemnastego, zawiera istotne nauczanie skierowane do chrześcijan, wykorzystując metaforę wyścigu w celu zilustrowania życia wiary. I my zatem, mając dookoła siebie takie mnóstwo świadków, zrzuciwszy wszelki ciężar, a przede wszystkim grzech, który nas łatwo zwodzi, biegnijmy wytrwale w wyznaczonych nam zawodach. Patrzmy na Jezusa, który nam w wierze przewodzi i ją wydoskonala. On to zamiast radości, którą mu obiecywano, przecierpiał krzyż, nie bacząc na jego hańbę, i zasiadł po prawicy na tronie Boga. Zważcie więc na tego, który ze strony grzeszników tak wielką wycierpiał wrogość wobec siebie, abyście nie ustawali załamani na duchu. Jeszcze nie opieraliście się aż do krwi, walcząc przeciw Grzechowi. A zapomnieliście o napomnieniu, z jakim się zwraca do was jako do synów. Synu mój, nie lekceważ karcenia pana, nie upadaj na duchu, gdy on cię doświadcza. Bo kogo miłuje pan, tego karci. Chłoszcze zaś każdego, którego za syna przyjmuje. Trwajcie w karności. Bóg obchodzi się z wami jak z dziećmi. Jakiż to bowiem syn, którego by ojciec nie karcił? Jeśli jesteście pozbawieni karcenia, którego uczestnikami stali się wszyscy, nie jesteście synami, ale dziećmi nieprawymi. Zresztą, jeśliśmy cenili i szanowali Ojców naszych według ciała, mimo że nas karcili, czyż nie bardziej winniśmy posłuszeństwo Ojcu dusz, a żyć będziemy? Tamci karcili nas według swej woli przez niewiele dni. Ten zaś czyni to dla naszego dobra. Aby nas uczynić uczestnikami swojej świętości. Wszelkie karcenie na razie nie wydaje się radosne, ale smutne. Potem jednak przynosi tym, którzy go doświadczyli, błogi plon sprawiedliwości. Dlatego wyprostujcie opadłe ręce i osłabłe kolana. Proste ślady czyńcie nogami, aby kto chromy nie zbłądził, ale był raczej uzdrowiony. Starajcie się o pokój ze wszystkimi i o uświęcenie. Bez którego nikt nie zobaczy Pana. Baczcie, aby nikt nie pozbawił się łaski Bożej, aby jakiś korzeń gorzki, który wyrasta do góry, nie spowodował zamieszania, a przez to nie skalali się inni, i aby się nie znalazł jakiś rozpustnik i bezbożnik, jak Ezaw, który za jedną potrawę sprzedał swoje pierworodztwo A wiecie, że później, gdy chciał otrzymać błogosławieństwo, został odrzucony. Nie znalazł bowiem sposobności do nawrócenia, choć go szukał ze łzami. Dziękuję za uwagę i zapraszam na jutrzejszy odcinek Biblii wrog. Do usłyszenia.